Witam, witam i zapraszam na wspólne przygotowywanie kolejnego ciasta. A jakie to będzie ciasto? Oglądajcie do końca, to się dowiecie. Zaczynamy od... Co my tu mamy? 2 całe jajka i pół szklanki cukru. To będę ubijała mikserem. Czyli jajka z cukrem ubijam mikserem. Tutaj sobie przygotowałam sypkie składniki. Już Wam mówię, co się tutaj znajduje. 2 szklanki mąki pszennej 450 lub 500, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, łyżka kakao i przyprawa jedna do pierników. Do tego dajemy pół szklanki mleka, słoiczek ulubionego dżemu, u mnie śliwkowy, i 10-15 dekagramów rozpuszczonego masła lub margaryny do pieczenia, oczywiście ostudzone. Najpierw ubijam sobie jajka z cukrem, następnie dodaję stopniowo sypkie składniki i dolewam też pozostałe. I wszystko razem fajnie trzeba połączyć. Blaszka do pieczenia 28 cm, bo to ciasto jeszcze będę przekładać, a czym to zobaczycie. Także zabieram się za ubijanie jajek. I stopniowo dodaję te pozostałe wszystkie składniki. Jak nie macie na przykład proszku do pieczenia, to można zastąpić również sodą oczyszczoną, 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej. Także albo proszek do pieczenia, bo soda oczyszczona. Także działamy. Jak widzicie, wszystkie składniki, które były potrzebne do ciasta, zostały połączone. Nagrzewam piekarnik do 200 stopni i około 35 minut na środkowej półce, góra-dół będę piekła ciasto. I potem oczywiście ono musi ostygnąć, przekroję go na pół i będziemy potem robić pozostałe rzeczy. Blaszka wyłożona papierem do pieczenia, także ja wlewam do blaszki, czego właśnie piekarnik nagrzeje. Ciasto jest takie, wiecie, troszkę gęściejszej konsystencji. No jak już ostatecznie ktoś na przykład nie lubi pierników, no to to ciasto można zrobić w wersji bez przyprawy do piernika. No ale cały urok ma się tego ciasta, że to taki ala zapach pierniczków świątecznych. Także kochani, widzimy się po upieczeniu. A ja będę w międzyczasie przygotowywać pozostałe rzeczy, to Wam powiem co i jak. Ciasto już jest w formie, piekarnik się nagrzewa, a ja w międzyczasie zagotowałam sobie wodę i rozpuściłam 2 galaretki. U mnie była jedna wiśniowa, jedna truskawkowa, ale jakie weźmiecie, takie dobre. Ja myślę, że pewnie pójdą do tej galaretki wiśnie, bo mam mrożone, tylko muszę je, jak to się mówi, poszukać, gdzie, w którym miejscu zamrażarki są, a jak nie, to może pod wierzchem maliny, także zobaczę, co wykorzystam, ale chciałabym znaleźć właśnie wiśnie, bo mam zamrożone bez pestek i fajnie by pasowały do tego ciasta. Także 2 galaretki, jedna galaretka na 0,5 litra wody, ja dałam troszkę mniej jak litr, także żeby się lepiej to stężało. No i niech sobie galaretka w międzyczasie stygnie, bo ona musi być taka tężejąca, żeby potem ją używać. I jeszcze pójdzie masa, a jaka masa, to potem zobaczycie, będę robić. Placek już ostygł, ja go przekroiłam. Teraz zabieram się za robienie masy, czyli co będziemy potrzebować. Dałam tutaj 2 takie małe, bo jedną mi została, a drugą dokupiłam, czyli w sumie 400 ml śmietany 30. Jeden serek mascarbone i 0,5 szklanki cukru. I teraz ubijam to na sztywną pianę. Tu mam ciasto. Przekroiłam je na pół. Dam większość masy tutaj w środek. Troszeczkę zostawię masy, żeby tylko posmarować po wierzchu. Założę tą właśnie tutaj boki formy. Galaretki już przestygły. Będą wiśnie mrożone, wrzucę do tej galaretki, one mi też z automatu ochładzą i poczekam, aż będzie tężejąca i na wierzch pójdzie ta galaretka z wiśniami. Także zabieram się za ubijanie śmietany.
przekładam ciasto i wyjmuję wiśnie z zamrażarki. Większą część masy już wyłożyłam na połowę placka, czyli można powiedzieć dwie części, trzecią zostawiłam. Przykrywam drugim plackiem i zaraz to wyłożę na wierzch i przyniosę do galaretki, jak mówiłam, wiśnie. Więc tak, masa już śmietanowa jest wyłożona. Tutaj, jak widzicie, przełożyłam drugim plackiem, posmarowałam delikatnie po wierzchu, nawet jest dosyć wysoko i tutaj dojdzie galaretka. Wiśnie przyniosłam, nie wiem ile tych wiśni, 200 gram, 250 gram, myślę, że wystarczy. Oczywiście mogą być inne mrożone owoce, ale myślę, że wiśnie bardzo dobrze tutaj pasują. Jak ktoś nie ma, a koniecznie chciałby zrobić, to myślę, że raczej problemu z kupieniem wiśni mrożonych by nie miał. I teraz tutaj sobie zaleję galaretką i będę czekała, aż mi się będzie tężeć. Ciasto na razie wstawię do lodówki, żeby mi się śmietana nie rozpuszczała, ale myślę, że wiśnie bardzo, bardzo schłodzą galaretkę, także dosyć szybko powinna tężeć. Także zalewam tą galaretkę tu do miski do tych wiśni i sobie wymieszam. I tak galaretka już, zobaczcie, prawie stężała. Będę ją wylewać tutaj na ciasto. Chyba nie powiedziałam, że śmietana i serek mascarpone muszą być bardzo dobrze schłodzone, żeby się ubiły. I wylewam galaretkę i wstawiam na całą noc do lodówki. I będziemy jutro próbować. I tak się prezentuje. Zobaczcie, wyszła praktycznie cała blaszka po wlaniu galaretki. Wzięłam specjalnie większą blaszkę, żeby ten placek taki wysoki mi nie urósł, żeby mi się galaretka zmieściła. Ale jak chcecie, żeby placek Wam urósł większy, bo był dosyć cienki i trzeba mieć prawę, żeby go przekroić na pół, to możecie wziąć blaszkę 26 lub 24 cm, wtedy ten piernik, placek będzie wyższy. No dobra, wstawiam to do lodówki i widzimy się jutro przy próbowaniu. I tak, moi drodzy, u Was minęła dosłownie chwila, u mnie jest kolejny dzień, ja sobie boki już odkroiłam. Ciasto prezentuje się tak, zaraz sobie ściągnę tą boczną formę i zobaczymy, jak ono wygląda i ukroję kawałek i oczywiście próbujemy. Ciasto już jest gotowe, prezentuje się tak, po ściągnięciu bocznej części tortownicy, jest nawet dosyć wysokie, wszystko fajnie zastygło, stało całą noc. I teraz zaraz kroimy kawałeczek na talerzyk i będziemy próbować i pokażę Wam jednocześnie, jak wygląda w środku. I tak się prezentuje, moi drodzy, kawałeczek po ukrojeniu. Fajnie galaretka się koli, bocze. Tutaj stoi pozostała część. Myślę, że wyszło nieźle. No i mam nadzieję, że też nieźle smakuje. I chwila prawdy. Jeszcze go nie próbowałam. Próbuję razem z Wami. Jak mówiłam wcześniej, jak chcecie, żeby ten placek był wyższy, to dajcie formę mniejszej średnicy, bo troszkę problematyczne było go przekroić na pół. Ale jak widzicie, ostatecznie efekt końcowy, myślę, że udany. Normalnie powiem Wam, przepyszne. Przepyszne. Tutaj wiadomo, można modyfikować galaretkę z owocami innymi, dawać oczywiście po swojemu, także takie ciasto. Fajne wyszło, powiem Wam, także polecam jak najbardziej. Jak mówiłam wcześniej, to musi być dobrze schłodzona śmietana i mascarpone, żeby się fajnie ubiło. I owoce mrożone lub jakieś, wiecie, sezonowe. Jeszcze można kupić borówki, także można nawet i borówki wykorzystać galaretką borówkową. Także jakie owoce macie, takie możecie wykorzystywać, a wiadomo, fajnie to będzie
wyglądać. Także to chyba na tyle, żegnam się i lecę Wam montować ten filmik. Pa, pa!